16 kwietnia 2012 roku w Gostynie marszałek Olgierd Geblewicz podpisał 14 nowych umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W imieniu gminy Karlino trzy umowy podpisał burmistrz Waldemar Miśko, natomiast czwartą, dotyczącą zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca spotkań w miejscowości Mierzyn, podpisał ksiądz Jerzy Knap. To obrazuje, w jaki sposób gmina stara się podchodzić. Rzeczywiście mam takie poczucie, że pan burmistrz czasami aż strach koło niego przechodzić, bo znowu z jakimś wnioskiem przyjdzie, ale to dobrze. My się bardzo cieszymy, jeżeli władze lokalne są kreatywne, mają nowe pomysły, starają się wychodzić do przodu, bo to buduje wartość zarówno danej miejscowości, ale przez to buduje wartość całego regionu. Tylko dzięki temu region się może naprawdę dobrze rozwijać. W ramach inwestycji stworzone zostaną m.in. miejsca do rekreacji i wypoczynku oraz zamontowana zostanie mała architektura. Celem realizacji wszystkich projektów jest zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-sportowej wsi poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z miejsc rekreacyjnych. My jako gmina podpisywaliśmy dzisiaj trzy umowy na tak zwane małe projekty, to jest wartość do 25 tysięcy złotych i jedna umowa dotyczy świetlicy w Domacynie, wyposażenia tejże świetlicy, a konkretnie wyposażenia czy doposażenia kuchni, która się znajduje w tej świetlicy. Warto przypomnieć, że jeszcze w tym roku ta świetlica będzie również remontowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale z innej osi działania. Pozostałe dwie umowy podpisane dzisiaj przeze mnie dotyczą Pobłocia Wielkiego i Gościnka i wymieniam je tu razem, ponieważ obie dotyczą stworzenia albo doposażenia takich stref czy terenów rekreacyjnych, takich miejsc spotkań dla mieszkańców danej wsi, zarówno tych najmłodszych, jak i najstarszych. Natomiast parafia podpisywała też podobnego rodzaju umowę, ale chodzi o stworzenie takiego terenu spotkań i rekreacji dla mieszkańców miejscowości Mierzyn. Realizacja tych inwestycji nie tylko podniesie atrakcyjność wsi, stworzy miejsca do aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, ale przede wszystkim pozytywnie wpłynie na integrację wewnątrzsołecką i zmobilizuje mieszkańców do aktywności w sferze organizacji życia kulturalno-sportowego.